Dzień dobry Państwu. Nazywam się Andrzej Dulka, jestem prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji i bardzo mi przyjemnie jest powitać Państwa na dzisiejszym dniu Forum Gospodarczego Time, szczególnego wydarzenia w tym roku, bardzo ważnego, kolejnego w serii, ale niosącego wiele ciekawych, nowych informacji. Dzisiaj będę mówił o blockchainie. Dużo jest technologii, które w najbliższym czasie w dużym stopniu wpłyną na nasze życie. 5G, sztuczna inteligencja. Blockchain jest jednym z tych rozwiązań technicznych, jedną z tych technologii, która nie zatrzymała się. Rozwija się bardzo szybko i dynamicznie. Być może Państwo pamiętacie, że 3 lata temu Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji wydała pierwszy raport o blockchainie. Cieszymy się z bardzo dużej ilości pobrań tego raportu, ponad 2000. Pobrań się w tym czasie wydarzyło. Blockchain został wyświetlony przez naszych oglądaczy, że tak powiem, ponad 60 tysięcy razy. Bardzo dużo ciekawych, interesujących dyskusji mieliśmy na ten temat. Dlaczego żeśmy opublikowali pierwszy raport? Pierwszy raport wyjaśniał, czym jest blockchain. Tłumaczył, z jakich śrubek blockchain się składa, co to za technologia, jak się nią używa. Druga część blockchaina opisywała przykłady zastosowań, bo to przecież jest ważne. Nie tylko sam pomysł, sama idea, ale jak tą technologię zastosować, jak wdrożyć ją w życie, jak na tym zarabiać pieniądze. Trzecia część opisywała aktualny stan prawny. W tamtych czasach było to ważne, bo blockchain był nową technologią i wszyscy patrzyliśmy na nią z dużym zainteresowaniem i ciekawością i prawo musiało dogonić stan faktyczny, czy też stan techniczny. Dlaczego powstaje drugi raport blockchain? Tak jak wspomniałem, technologia się nie zatrzymała, rozwija się bardzo, bardzo dynamicznie, bardzo, bardzo szybko. Blockchain wszedł do finansów, blockchain jest w mediach, blockchain jest w łańcuchu energetycznym. IDC przewiduje, że w najbliższym czasie nakłady na rozwój technologii blockchain to będzie rzędu wielkości 7 miliardów dolarów amerykańskich, a w okresie do 2024 roku to się potroi, to dojdzie do poziomu 20 miliardów dolarów rocznie, dolarów rocznie wydawanych na technologię blockchain. Deloitte Insight pisze o tym, że w swoich badaniach, które przeprowadzili na całym świecie, wśród swoich respondentów 55% uważa, że blockchain staje się krytycznym priorytetem dla organizacji. To jest o 12% więcej niż w roku 2018, a 86% widzi niezaprzeczalne możliwości zastosowania tych rozwiązań, tej technologii. LinkedIn zapisał blockchain do swoich priorytetów, do swoich umiejętności, wiedzy, które są krytyczne dla przyszłych inżynierów, dla przyszłych technologów, na równi z takimi rozwiązaniami jak chmura obliczeniowa, jak sztuczna inteligencja, czy jak zagadnienia cyberbezpieczeństwa. Blockchain wprowadzany jest do przedsiębiorstw, wprowadzany jest do agencji publicznych, wchodzi w nowe systemy informatyczne, współdziała z tymi już istniejącymi i zaczyna razem ze sztuczną inteligencją, z internetem rzeczy, z big data i przetwarzaniem chmury i robotyką być tą technologią, która jest stosowana i integrowana w dzisiejszych rozwiązaniach. Co znajduje się w raporcie? Co się znajdzie w raporcie? Co państwo, z czym się będziecie mogli Państwo zapoznać? No, opowiemy o trendach długoterminowych. Pokażemy, jak razem z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Attendę, Biurem Informatyki Kredytowej, Bilonem, Kancelarią Domański, Zakrzewski i Palinka pracowaliśmy nad tym, jakie technologie opisać, pokazać i czym się pochwalić. Pokazujemy, jak blockchain jest używany w zdecentralizowanych finansach razem z Fundacją Fintech. Opisujemy zagadnienia ewolucji systemów blockchain, ale także, co istotne, opisujemy prace standaryzacyjne i jak technologia blockchain jest wprowadzana do naszych rozwiązań prawnych, a jest to możliwe oczywiście razem z kancelarią prawną, razem z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Urzędem Dozoru Technicznego, Fundacją Fintech Poland i Kancelarią Traple
Konarski, Podrecki. Co nas inspirowało? No, ponownie, albo jeszcze raz, chcieliśmy pokazać, jak blockchain może inspirować firmy i organizacje do tego, aby zastosować, być stosowanym w najnowszych rozwiązaniach technologicznych, jak jest aktualny poziom rozwoju tej technologii i aby stał się też źródłem zaleceń i pomysłów dla biznesów, które w chwili obecnej zastanawiają się, czy jest to technologia, którą można wykorzystać i czy jest ona praktycznie już na etapie takim wdrażalnym, na której można osiągnąć zyski. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam do zapoznania się z naszym raportem. On ukaże się w najbliższym czasie. Mówię o gorących bułeczkach, które właśnie są w piekarni i w najbliższym czasie się pokażą, a Państwa zapraszam na dalszą część Forum Gospodarczego Time i do zobaczenia.